Siemanko, ja jestem Trisus i witam was w kolejnym odcinku z naszej serii Jesz na Ferajnie. Słuchajcie, jako że wybory już się zbliżają, są już dzisiaj tak naprawdę, to musimy zrobić bardzo mocną akcję. Słuchajcie, my, tak jak inne partie polityczne, nie będziemy ze sobą walczyć, nie będziemy robić takich bambusy, jakiegoś złego, jakichś złych rzeczy i tak dalej. Nie będziemy także, tak jak partia pizzy, Krasinym i Temków, robić jakichś komorniczych akcji, czy po prostu troli itp. itd. Więc słuchajcie, mordeczki, dzisiaj zrobimy schronisko dla psów, ponieważ partia Miłośnicy Jeży to jest partia, która kocha zwierzęta. To jest nasz plan, żeby zrobić Diamond Plus, w sensie Diamond Plus, i każdy, kto adoptuje na przykład pieska, ten dostanie od nas diaksa. My będziemy tacy poprawni środowisku, bardzo przyjaźni itp. itd. A wy możecie na samym początku tego odcinka zostawić 2000 łapek w górę, ponieważ 2000 łap pod tym odcinkiem to już jutro kolejny odcinek z Ferajny, więc dobijajcie łapki, a ja tymczasem zabieram się za robienie naszej przystani bezpiecznej dla piesków. Dobra, mordeczki, więc tutaj ogółem, gdzie w tej chwili idę, będzie nasze miejsce, w którym ma stać schronisko. Będzie to takie schronisko, szczerze mówiąc, jeszcze nie mam do końca pomysłu, jak ono będzie nawet wyglądało, ale myślę, że z czasem to się zdecydowanie zmieni i stanie się ono czymś naprawdę fajnym. Tutaj już wyrównałem, porozwalałem drzewa, no szczerze mówiąc, spaliłem po prostu las. Tak, to nie jest zbyt przyjazne środowisko akurat, ale ogólnie cała nasza partia jest jak najbardziej mega przyjazne środowisku, ponieważ to miejsce wycinamy tylko dlatego, że wszędzie są lasy, a nasze pieski gdzieś muszą mieszkać. To każdy z was raczej rozumie, mordy, więc... jeszcze tak z informacji, no to wszystkie odcinki z serii Jesz na Ferajnie macie w karcie w prawym górnym rogu, więc tutaj możecie sobie obczaić te oto super mega fajne odcineczki. Dobra, najpierw może pójdźmy lepiej spać, bo nie będziemy cheatować jak Pizza i Sprawiedliwość i tak dalej, prawda? Bo cheatowanie jest zdecydowanie niezbyt fajne w Minecrafcie. Trzeba ze wszystkim umieć sobie poradzić na survivalu, prawda? A nie używać jakichś komend okropnych. Kto się ze mną zgadza, ten niech zostawia łapkę w górę. Łapka w górę, polać mu, prawda? No dobra, więc wyśpimy się tutaj. Tak, o, nasze piękne łóżko. Tutaj jest nasz pies. Ogólnie pytałem was, jak nazwać naszego pieska. A tak, śpimy, nie gadajmy. Dobra. Pytałem was, jak nazwać naszego pieska i wygrało Subek. Czy tam Subik. Jakoś tak, Subek chyba, no. Więc nasz piesek Subek dzisiaj pomoże nam szukać innych piesków. Po całej Ferajnie będziemy sobie chodzić, zbierać psy. Wybudujemy im jakąś taką budę dla psów wielką. Tak, żeby każdy pies miał po prostu najzwyczajniej w świecie gdzie mieszkać. Jak widzicie, mam bardzo dużo kości, dlatego że jestem super proekologiczny. No i dobra, to weźmy sobie po kolei. Dobra, ona skoro to ma być buda, to ona musi być ogólnie z desek. Takie jest przynajmniej moje zdanie. Chodź za mną, Subik. Subek. 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 Ja widzę, że ty tu jesteś. Czemu patrzysz znowu w ścianę? Subek! Znowu piłeś, jak mnie nie było. Chodź za mną. Dobra, no, niech będzie. Zamykamy. On się i tak umie tepać, bo to jest jego technika pijanego mistrza. Okej, to chwila. Zobaczmy na samym początku, gdzie mogą być ogólnie psy, ponieważ szczerze mówiąc nie mam kompletnie pojęcia, gdzie mogą być inne pieski, które zaadoptujemy, więc może najpierw jednak lepiej będzie zrobić właściwie farmę, co ja gadam, farmę, budę dla tych psów, dlatego że teraz buda będzie bardziej potrzebna, a gdy już będą miały swój nowy dom, to można będzie zabrać te biedne, bezbronne pieski, które sobie, wiecie, mieszkają gdzieś, nie wiem, na jakichś odludziach, zabrać do naszej budki, dać im nowy dom, tak żeby były kochane, żeby mogli je inni adoptować, no i tym podobne rzeczy, prawda? Dobra, tutaj mamy naszą przestrzeń. Czy mamy łopatę? Dobra, mamy łopatę. Ta buda musi być ustawiona w tę stronę, więc dobra, możemy trochę sobie wyrównać lekko tego dirta, zanim zbudujemy budę dla naszych psów. Ja już mam naprawdę bardzo fajny pomysł, jak możemy zrobić tę budę właściwie, dlatego że no budy mają swój taki specyficzny kształt, można powiedzieć, i także taki kształt będzie miała nasza ogromna buda właśnie dla naszych psów, więc to raczej nie powinno być trudne, chyba żeby zrealizować i zbudować taki projekt. I jeszcze jedno pytanie mi się nasuwa w tym momencie. Czy da się prowadzić w jakiś sposób psy ze sobą?
czy trzeba je oswajać, żeby one za mną wszystkie poszły. I jak odróżnimy wtedy naszego słupka od innych? Dobra, możemy w takim razie dać mu teraz jakąś obrożę w innym kolorze. Dawaj, obrożę w innym kolorze, tak. Wygląda jakby to nie była jego obroża, tylko część ciała. Siadaj! Dobra, pięknie. Siadaj i się nie plącz, Subek, dlatego że, kurczę, jak naprawdę jesteś niesamowicie fajnym psem, tak dzisiaj trochę jesteś denerwujący. Wiesz, Subek? No ale dobra, to przez to, że ci nie dawałem mięcha chyba dawno, więc za chwilę pójdziemy i cię z pewnością nakarmimy. Nie martw się, przyjacielu, o to. Dobra, to gdzie mogą być w takim razie inne pieski? Czy ty jesteś w stanie je znaleźć? Nie? Co się tak patrzysz tymi oczami? Chcesz jedzenie? Subek. Masz, no masz jedzenie, no. Niech będzie, niech ci będzie, nakarmię cię. Ja jestem miłośnikiem naprawdę zwierząt, więc już jakoś poświęcę to jedzonko na te pieski. Chwila, może możemy tutaj ich poszukać właściwie. Może najpierw je przyprowadzić jednak, bo nie chce mi się chyba jednak urządzać tego. A taka przygoda w poszukiwaniu psów może być całkiem akurat fajowa, zdecydowanie. Takie mam przynajmniej wrażenie. Czy to jest pies? Nie. Nie wydaje odgłosów jak pies. Wydaje odgłosy jak świnia. Czy to jest pies? Wow, nie. Ona wydaje odgłosy jak Dokness. Czyli... Powiem wam w sekrecie jakie. Czyli wydaje odgłosy jak baran. No dobra. To idźmy dalej szukać w takim razie naszych psów. Ale gdzie one mogą być w ogóle? Gdzie mogą być? Gdzie może być jakaś populacja psów? Bo one żyją w grupach takich. Psy to są trochę takie stadne zwierzęta. W sumie to są wilki, a wilki chodzą w watachach. Więc całą watachę takich wilków można sprowadzić, dać im wszystkim właśnie nowy domek w naszym schronisku dla bezdomnych psów, aka bezdomnych wilków. I myślę, że one będą dobrze oswojone, więc w zamian za to, że robię takie super pożyteczne projekty, to wy ludzie pamiętajcie, żeby głosować dzisiaj wieczorem na moją partię, czyli na partię Miłośnicy Jeży. Dlatego, że no to jest jeden z moich postulatów, dać wszystkim zwierzętom zupełnie nowy, super śliczny dom, tak żeby każde zwierzę czuło się dobrze. Ojejku, a tutaj jakie króliczki są, no ja nie mogę po prostu, przecież to jest zbyt słodki świat Minecrafta. Hashtag Miłośnicy Jeży. Właśnie, piszcie wszystkim na wyborach. Podczas wyborów wszyscy moi widzowie muszą pisać, słuchajcie, coś takiego, że będą wybory, a wy piszecie hashtag Miłośnicy Jeży. O, dokładnie coś takiego musicie wszyscy napisać podczas wyborów. Tak, żeby było więcej napisów Miłośnicy Jeży niż bambusów, dlatego że to jest jedna z podstaw zwycięstwa. Musimy mieć więcej zwolenników, a wiem, że dużo osób już pisało na moim live'ie, że głosuje na miłośników jeży, a nie na jakichś przebrzydłych bambusów, którzy, jak wiecie, chcą wywalić wszystkich z ferajny. Tak, wiecie o tym? Mam nadzieję, że o tym wiecie, więc słuchajcie, tutaj nie widzę w ogóle żadnych piesków, niestety. Niestety nie widzę żadnych piesków. Czyżby wszystkie psy na ferajnie były oswojone, miały swój kochający dom i nie potrzebowały już mojej pomocy? Czy to jest możliwe? Aż lawa zabulgotała w te. No ja nie mogę, przecież to... Nie, no to jest niemożliwe. Zawsze są bezdomne pieski, ale one się chowają, bo one się boją, ludzie. Takie bezdomne pieski naprawdę bardzo po prostu są przerażone na świecie Minecrafta i one wchodzą w jakieś zaspy, w jakieś kopce kreta wchodzą i się chowają i każdy chce im pomóc, a one... szczekają na wszystkich, a wy chcecie je dalej oswoić, bo wiecie, że... Po prostu jak im dacie kochający dom, to one przestaną szczekać i będą robiły tego... Czyli tak jak robią psy z miłości, prawda? To chyba... No to każdy wiedział, każdy miał to na biologii, prawda? Jak ja mam się stąd wy... Oj, piesek, ty mi nie wchodź pod łopaty, bo możeś zginąć. Dobra, więc teraz chodźmy tutaj i... co tu jest? A, to jest moja ten, z poradniku, jak przetrwać noc. No tak, z Ferajna TV. Pewnie każdy z was już słyszał o nowym kanale Ferajna TV. Możecie napisać, czy słyszeliście o Ferajna TV w komentarzu. I wtedy zobaczymy, ile osób już zna newsy właśnie z Ferajny różne. Ale chwila, no psy tutaj mogą żyć. W takim czymś mogą żyć psy, w takim lesie, zdecydowanie. Jestem tego absolutnie pewien, że tutaj znajdziemy jakąś rodzinkę piesków, no bo... Słuchajcie, po co by nam było 32 kości? Po co by nam były, gdyby tutaj nie było psów? Może będę chodził z kośćmi i wtedy same się zlecą do mnie. No tutaj musi być jakaś watacha, ludzie, dajcie spokój.
Z tego jest miliony. Psów jest więcej niż ludzi. No na ferajnie na pewno. Chyba każdy się ze mną zgodzi, prawda? Bo na ferajnie to ile osób gra? Ej, w sumie to jest dobra rozkmina. Szczerze mówiąc, nie mam kurde bladego pojęcia. Ała! Tylko niech O nie! Słyszeliście jak zrobił? To był jego dźwięk szczęścia, on lubi się kłuć. Widzę pieska wymagającego oswojenia natychmiastowego! Widzę, więcej piesków! Dobra, siema. Oh yeah, elo, witaj w rodzince. I ty? Witaj w rodzince, jak one się łatwo oswajają, one czują, że jestem dobry, że jestem ich ziomeczkiem. Kolejny! Okej, kolejny się oswoił, ja nie mogę. Ten był trochę bardziej oporny, bo on nie lubi ludzi, bo został zraniony i wyrzucony kiedyś przez dawnego właściciela. Ale mamy go już z nami, ludzie! Nasz pies Subek znalazł nową rodzinkę i teraz idziemy sobie budować im budę, tak żeby każdy z naszych piesków, ludzie, miał nowy, zupełnie nowy, piękny domek, w którym będzie czuł się super bezpiecznie, w którym będzie miał własny pokój albo własną mini budę w środku dużej budy. Jakkolwiek dziwnie to nie brzmi, ale będzie naprawdę, naprawdę fajnie, jak będziemy mieli całą rodzinkę piesków. Na pewno sprowadzimy ich potem więcej, albo rozmnożymy te, co mamy, ojejku! I każdy będzie mógł adoptować psy sobie. Naprawdę mega epickie, ludzie. Mega epickie to będzie. Dobra, to zmierzamy teraz w stronę naszego Tritsu Spa. Tylko ja gram w tym momencie w ogóle na ferajnie. Dlatego, że widzicie, jak wszyscy śpią, jak nikt nie nagrywa. To partia miłośnicy jeży jest aktywna i ratuje zwierzątka na ferajnie. Ach, czuję się taki szlachetny, ludzie, odkąd jestem w tej partii. Naprawdę, ta partia uszlachetnia, a inne partie najzwyczajniej w świecie demoralizują, mają dziwne postulaty, nie dają diament plus za każdego zwierzaka. W ogóle, jeżeli nie oglądaliście odcinka z zakładania partii, no to zapraszam was wszystkich, w karcie w prawym górnym rogu macie całą playlistę ze wszystkimi odcinkami z ferajny, więc możecie sobie prześledzić dokładnie wszystkie odcinki, które nagrałem do tej pory. Wy pieseczki, chodźcie za mną. Ej, chwila, my mamy chyba dużo drewna ogólnie, więc może ja go nie będę skopywał na odcinku, tylko po prostu najzwyczajniej w świecie wezmę drewienko stąd. Wow, patrzcie ile mam drewna, naprawdę mega dużo. Dobra, to nam, tyle nam na pewno starczy już. I teraz zapraszam was ze mną. A dobra, niech się tepają. Niech się tepają, te piasy. No, super. Umiecie jednak chodzić przy nodze. Jednak treser Tritsu z was nauczył, naprawdę. Ja jej potem wytresuję, tak żeby szukały diaksów, ludzie, bo nie wiem czy wiecie, ale psy mają super właściwość, że umieją znajdować diaksy na 11 poziomie Minecrafta. Więc to jest tak, że naprawdę epicka, zdecydowanie epicka umiejętność piesków. Dobra, tutaj będzie ich budka. Więc tak, zacznijmy od wejścia do tej oto budki. To musi być zrobione w ten sposób. Pyk. O, dobra, pyk, 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 pyk. Tutaj. Tak. Tutaj. Tak. Tak. Tutaj. Tak, tak, tak i dobra, i po drugiej stronie tak samo musi być, bo musi to być takie zaokrąglone wejście do budy, ale nie no, ja przesadziłem, ludzie, ta buda jest za wielka, tak szczerze, tak bądźmy ze sobą szczerzy, nie, dobra, niech taka będzie, po prostu będzie miała wejście na całym, dobra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, okej, więc i ile to ma tutaj, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dobra. 8, czyli stąd musimy pójść 8 minus 3, czyli 5, czyli stanąć pod tym, przejść jedną kratkę, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tutaj nam jest potrzebny w tym momencie dirt. Tak, super obliczenia, Tritsus, jesteś super. 5, dobra, tutaj tak, tutaj zrobiłem chyba tak, tak, tak. Tak, tak. Idealnie, dobra, udało się. Udało się zrobić dokładnie tak jak tutaj. Czuję się jak geniusz. Super mega buda psów. Dobra, idziemy spać? Tak, idziemy, bo obiecałem, że śpię, a nie cheatuję, więc... No więc po prostu się kimniemy w tym momencie. Fajnie, że można pływać na Minecrafcie. Fajnie, że w ogóle dostałem kuszę.
ale to Karol mnie próbował przekupić, żebym zagłosował na ich partię, zanim założyłem własną. No ale niestety, Karol, jeżeli chodzi o politykę, to jesteśmy najzwyczajniej w świecie wrogami. Albo przeciwnikami co najmniej, dlatego że na pewno mnie nie przekupisz kuszą, aczkolwiek dziękuję ci za ten prezent, człowieczku. O, tutaj hashtag miłośnicy Jerzy jest i wam się wyświetla, więc także git. I dobra, lecimy teraz tutaj, lecimy tutaj i uwaga, zapraszam was do waszego nowego domu, pieski! Okej, okay, buda dla psów to naprawdę... A pierwszy raz jest schronisko na Ferajnie chyba. Było już zoo kiedyś, ale schroniska nie było. Tak myślę, żeby zrobić też dla wszystkich zwierząt ogólnie jakiś przytułek. Ale to jeżeli wygram wybory, ludzie, to robię przytułek dla wszystkich zwierząt. I każdy będzie wtedy zadowolony. Więc naprawdę tym bardziej warto jest głosować na moją partię, jak widzicie. Z każdym po prostu... Z każdą sekundą więcej powodów, by głosować na miłośników Jerzy. Każdy się chyba ze mną zgadza teraz. Ej, pieski, chodźcie, chodźcie. No, chodźcie, szczenioczki. No, 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 ty tutaj. Leż. 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 Dobra, leż. Ty też leż. Ty też leż. O, to jest Subek. Super. Subek, najlepszy pies. To akurat każdy się chyba także zgodzi. Dobra, i to będzie tak Buda. I ona, dobra, będzie miała tutaj swój dach. Dobra, to jest tak. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Raz, dwa, da, 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 da. Gdzie mamy to drewno? Dobra, tutaj jest ten drewniak. I tak, dobra, lecimy z tym tutaj w takim razie. I tutaj zrobimy to w jakiś ciekawszy sposób dosyć. Myślę, żeby zrobić to w ten sposób właśnie. Patrzcie, o. Tutaj będzie takie coś po prostu. Dobra. Wow, myślałem, że zamortyzuje cały upadek, szczerze mówiąc, ale jednak się nie udało. Okej, okay, to tutaj tak. Ej, szybko się tu buduje, ludzie, szczerze mówiąc. Bardzo szybko przybywa nam ta budka dla piesków, więc jest git. I tak, teraz tutaj. Pyk, 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 pyk. Dobra. Tutaj przez to będzie takie fajne wgłębienie całkiem. I tutaj może być to... Dobra, tutaj już trzeba będzie zacząć budować zdecydowanie daszek. Dlatego, że dach będzie bardzo ważny. Tak, no i buda oczywiście jest z desek, prawda? To jest chyba logiczne jak najbardziej. Okej, okay, chwila, tylko jak ten dach budujemy? Okej, okay, tutaj dotąd i tutaj już będzie on zjeżdżał. Dobra, tak. Dobra, tutaj będzie w takim razie daszek. Nasz daszek. I dobra, zmieńmy sobie więcej drewna jeszcze. Ja nie mogę, jakie to jest drewno. Ała, dobra, ale możemy zobaczyć za to. No, powiedziałbym, że ta buda nie jest najpiękniejszym moim dziełem w życiu, ale też nie jest najgorsza. Jest wręcz, bym powiedział, przyzwoita. Na pewno pieski się ucieszą z tego, że będą miały taki domek. Dobra, to tutaj 3, tutaj 2 i tutaj 1. Dobra, to jest moja buda dla piesków. I tak, teraz trzeba będzie na nią wejść i skończyć ten dach w takim razie. Dobra, pyk. Schronisko dla psów imienia Subka to będzie. Imienia mojego pierwszego pieska. Dlatego, że on właśnie... Czy ja tutaj coś skopałem? Nie. Wiem, nie wiem. Dobra, to tutaj zdecydowanie to musi być tak. Okej. Dobra, jest git. No w miarę niezłe jest już to schronisko, szczerze mówiąc, bym powiedział. Okej, tutaj mamy coś takiego i tutaj robimy ten oto daszek. Ten oto zadaszacz. Zadaszacz pospolitus. Mógłby być w sumie trochę większy ten dach, szczerze mówiąc. W sensie trochę bardziej w górę mógłby iść. I tak właśnie zrobię dokładnie. Że będzie szedł bardziej w górę po dwa. Jeszcze. Dobra, to tutaj idziesz jeszcze w górę, ziomuś. Ziomeczku. Tutaj będzie szedł w ten sposób. O kurde, będziemy mieli dużo drewna. Ale zużyłem całe moje drewno. Co za masakra. Dobra, tutaj mamy nasz dach jeszcze dalej. I chwilę, mam jeden pomysł w sumie, który także wpłynie na to, że ten dach będzie
fajniejszy. To, że tutaj będzie takie coś. I patrzcie, tutaj będzie... Widzicie? Tutaj będzie taki lekki jakby zawijas na tym dachu, żeby był on dużo schludniejszy i dużo fajniej się na niego patrzyło i pieski, żeby fajniej sobie w nim żyły i tak dalej. Dobra, to tutaj bierzemy sobie... O nie, jak mi się to rozwala. A nie, tego nie musiałem niszczyć. Tyk, tyk, tyk. Oj, dawaj, 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 dawaj dachu. DD, dawaj dachu. Hashtag DD, o nie. Dobra, tutaj jest tak i teraz stąd pyk, pyk, pyk i dobra. Nasz daszek zostaje dalej pozadaszany. I zaraz zobaczymy, czy to wygląda jak Buda. W ogóle mogłem zrobić czerwone ściany jakieś z czerwonego drewna z safari, ale nie wiem, gdzie jest ten biom safari, ludzie, na Ferajnie niestety, więc póki co musimy sobie to darować. No ale to jest pomysł na przyszłość, żeby zrobić czerwoną budę z czerwonego drewna właśnie. Albo z czerwonej wełny można by było, ale to też już nie na ten odcinek, bo już w tej chwili to zrobiłem w miarę. Jak to wygląda? No takie... No nie będę hejtował własnego projektu, dlatego że jest szlachetny, ale inaczej bym powiedział, że niezbyt dobrze to wyszło. No ale dobra, to jest pierwszy projekt, na pewno to zmienimy właśnie w przyszłości. Budę dla naszych psów. I dobra, tutaj bierzemy... Okej, okay, tutaj to będzie na razie mała, bo też jest mało tych piesków. Potem sobie skopiemy jeszcze bardziej wszystko i będzie, myślę, git wtedy. O, dobra, to nie mogło być, to nie może być tak zdecydowanie. No, ale na pewno zrobimy przytułki dla wszystkich gatunków zwierząt, ludzie, więc pamiętajcie, żeby głosować na miłośników jeży. Pamiętajcie o tym, co dobrego robię na Ferajnie. Pamiętajcie o tym, żeby właśnie na mnie głosować. I wtedy wszystko naprawdę będzie dobrze na tym serwerze, jeżeli tylko wygra moja partia. Okej. Dobra, pieski. Zapraszam was wszystkie do waszego nowego domu. Potem im tutaj zrobimy jakieś lepsze warunki. Na pewno na live'ach będziemy się tym zajmować. Chodźcie. Wszystkie chodźcie tutaj. Gdzie jest reszta? Halo? Reszta? No gdzie one są? Ej. Ty. Dobra. Są chyba wszystkie. Chodźcie. Dobra, chodźcie wszystkie tu. I uwaga. Teraz pyk. Siadamy, panowie, siadamy. Siadamy. No i dobra, ludzie. Dziękuję wam w takim razie bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał. Mam nadzieję, że ten projekt jest dla was także tak pożyteczny jak dla mnie. I uważacie, że robię, czy nie, samo dobro. I subskrybujcie mój kanał. Zostawcie łapki w górę i tak dalej. Ja się z wami żegnam, subskrybujcie. To na tyle, na razie. Chybdż.